Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w piątkowej audycji Gość Dnia. Dzisiaj ze mną w studio Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, jak zwykle uśmiechnięci, radośni goście. Ja myślę, że ten doskonały humor potęguje informacja taka, że dziś jest piątek. Piątek, wiadomo, weekendu początek. I jeszcze do tego słońce za oknem. Witam bardzo serdecznie. Małgorzata Kaczorek i Andrzej Liszewski z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Witamy Państwa bardzo serdecznie przedweekendowo. Dzień dobry. I porozmawiamy sobie o ofercie kulturalnej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki na miesiąc luty. 1 lutego zaczynają się ferie zimowe i wiem, że Powiatowe Centrum nie zapomniało o najmłodszych. Dla nich jest bardzo ciekawa oferta przygotowana. Tak, i to jest ta trzecia dobra wiadomość po tym właśnie, że jest przedweekendowo i jest słońce. Ale zaczynamy ferie. Będziemy działać w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki przez 2 tygodnie, od poniedziałku do piątku włącznie. Każdego tygodnia przyjmujemy jeszcze zapisy na zajęcia, które u nas ferie są bezpłatne. Numer telefonu od razu powiem: 23 kierunkowy 672-3509. Niestety mam już smutną wiadomość, ponieważ na zajęcia plastyczne nie mamy miejsc, ale jeszcze są inne zajęcia i ja tak pokrótce je Państwu przedstawię. Od 9.30 do 10.30 będziemy działać i ruszać się. To takie zajęcia na rozruch poranny z zumbą. Zumba jest tylko dla tych, którzy skończyli już 12 lat, więc powyżej tego wieku. Zajęcia plastyczne będą prowadzone przez panią Marzannę Bielawską do południa, więc do godziny 12. Natomiast popołudniami od 16 do 18 zajęcia te będą prowadzone tylko dla grupy powyżej 12 roku życia, czyli do tak zwanej młodzieży tutaj adresata. I to rozumiem codziennie od 1 do 12 lutego. Dokładnie. Zmienią się nam tylko te zajęcia, bo w środę i piątki będziemy prowadzić język angielski, natomiast perkusja również będzie prawie codziennie od 12 do 14 prowadzona przez Maćka Ostromeckiego, znanego naszego ciechanowskiego perkusistę. Serdecznie jednego też z lepszych w kraju, pozwolę sobie wtrącić tu, tak, w tym miejscu. Taka promocja dla Maćka jednocześnie. Drodzy Państwo, jeszcze 10 lutego będziemy mieć ciekawostkę, będą to warsztaty cyrkowe, na które jeszcze można się zapisywać, natomiast na koniec ferii, 12 lutego w piątek, zaprosimy wszystkich tych, którzy brali udział w feriach u nas, na wielki pokaz finałowy, a będzie to połączenie naszych bębniarzy przygotowanych przez Maćka Ostromeckiego i zumbę, którą przygotuje dla nas pani Anna Szczepankowska, więc myślę, że też będziemy się gorąco bawili jeszcze na zakończenie ferii. Zumba dla dzieci w wieku 12+, natomiast pozostałe zajęcia dla dzieci w jakim wieku? Zaczynamy od 7 roku życia. Wiemy też, że niektóre dzieci już szkolne mają 6 lat, więc tutaj też ich zapraszamy, więc myślę, że do tego 12 roku życia na wszystkie zajęcia tutaj jest już wstęp wolny. Od 9.30 do godziny 14 codziennie przez 2 tygodnie będzie można fajnie się zabawić w Powiatowym Centrum Kultury. Woli uzupełnienia jeszcze dla oferty dziecięcej, chciałem zaprosić na poranki, które będą wyświetlane codziennie w czasie ferii. 2 wspaniałe norweskie filmy, Hokus Pokus Albercie Albertsonie oraz Kacper i Emma Zimowe Wakacje. Filmy oparte na książkach Arne Lindner. Także poranki, serdecznie, przypomnijmy, o której godzinie? Godzina 12 w kawiarni artystycznej Małe Kino, ale na dużej sali również w tym czasie będziemy wyświetlali w różnych godzinach, przeważnie między 13 a 14 początek seansu Barbie Tajne Agentki oraz od 5 lutego premierowo Misiek w Nowym Jorku. Mhm. Także oferta dla dzieci kinowa również jest przygotowana, ale Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki nie zapomina też o dorosłych, o tych, którzy lubią szurnąć nóżką przysłowiowo. 6 lutego, czyli w ostatnią sobotę karnawału, będzie impreza taneczna. Tak, to już kolejna. No i wiadomo, karnawał krótki, więc my już
po 23 i po tych hitach karnawałowych startujemy ostatkowo. Zabawa dla tych młodych i starszych, więc nie tylko dla tych nastolatków. W kawiarni artystycznej o godzinie 20 i tutaj zaskoczenie, drodzy Państwo, jest jeszcze kilka tylko wolnych miejsc, więc zapraszamy, dzwońcie do nas. Warto się pospieszyć. Natomiast 8 lutego ostatki świętować będzie Klub Seniora. Tak, tradycyjnie raz w roku i oni też spotykają się zaraz przed Wielkim Postem 8 lutego w poniedziałek o 16, również w kawiarni artystycznej. Jeśli ktoś oczywiście chce się zapisać do Klubu Seniora, to jest taka możliwość. Trzeba tylko przyjść na spotkanie i porozmawiać z panią prezes. A na pewno warto. Tak, warto myślę, że ja również tam wyląduję. Wszyscy kiedyś tam, tak. W dalszej przyszłości. 8 lutego o godzinie 18 nie zabraknie stałego punktu w kalendarzu imprezowym Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki, dyskusyjny klub filmowy. Po raz kolejny miłośnicy ambitnego kina się spotkają i tym razem zobaczą film pod tytułem... Syn Szawła, węgierski film, bardzo ostatnio reklamowany, zbierający bardzo dużo nagród. Film przedstawia 48 godzin z życia Szawła Auslandera, członka Sonderkommando, czyli komando w obozie odpowiadającego za palenie zwłok. Szaweł musi asystować nazistom w tej wielkiej machinie zagłady na krótko przed wybuchem buntu w obozie. W filmie jest pokazane całe okrucieństwo obozów koncentracyjnych, całe zniszczenie, zniewolenie człowieka, jego traktowanie jako przedmiotu, a właściwie jeszcze mniej wartościowego niż przedmiot w oczach nazistów. Jest to główny też... bohater rozpoznaje w jednym z ciał swoje dziecko, tak, swojego syna. Też i teraz chciałby... Nie będziemy spoilerować, czy mu się uda go godnie pochować, czy będzie musiał ze wszystkimi razem spalić. To jest wielki, wielki dramat tego człowieka. Film jest bardzo wstrząsający, odnosi, jak mówiłem, coraz więcej nagród na festiwalach filmowych. Zapraszam wszystkich 8 lutego o godzinie 18. Wyjątkowo 8 lutego, bo nie jest to trzeci, ale drugi poniedziałek miesiąca. Tak, no i jak zwykle wiadomo, dyskusyjny klub filmowy, tak, będzie prowadził pan Marek Grzmikowski. Myślę, że dyskusja będzie ożywiona, temat bardzo trudny. I smutny. Smutny i nie wolno nam nigdy jako Polakom o tym zapomnieć, co się stało w Auschwitz i generalnie w tych latach 39-45. 15 lutego z kolei impreza teatralna, premiera spektaklu teatralnego Grube Ryby w wykonaniu Teatru Rozmyty Kontrast. Tak, teatr tutaj szaleje, ja od razu powiem, bo to, drodzy Państwo, już jest 12 premiera, naliczyliśmy w ciągu tych 4 lat. Ostatnia całkiem niedawno, w trakcie gali noworocznej. Dokładnie, prawda? Tak, tutaj od razu będzie, taka wiadomość. Będzie spektakl powtórzony, tak, 2 kwietnia w rocznicę śmierci Jana Pawła. Mhm. Natomiast chciałem powiedzieć, że spotkanie z Teatrem Rozmyty Kontrast zaczynamy już 2 lutego. Ponieważ w lutym powstał w ogóle teatr 4 lata temu i mamy zarejestrowane w niezłej jakości 6 spektakli po jakoś tam dobrej obróbce i to się nadaje do pokazania. Będą retransmisje tych spektakli, które były, a więc zapraszamy od 2 lutego, 2, 3, 4, 9, 10, 11 lutego do małego kina na godzinę 20, wstęp wolny. Będzie można zobaczyć Kartotekę, Na pełnym morzu, Orzenek, Betlejem Polskie, spektakl przygotowany wspólnie z Ludowym Zespołem Artystycznym, Wujaszkowanie i Dom Kobiet. Natomiast 15 lutego o godzinie 17 zapraszamy na kolejną premierę. Będzie to tym razem komedia Grube Ryby na podstawie komedii Bałckiego. Wystąpią tam Mikołaj Zelech, Małgorzata Klimczak, Kinga Szpajankowska, Adrianna Betlińska, Kamil Szczyglak, Konrad Dziliński, Mateusz Trojanowski, Błażej Rosołowski, a więc taka dosyć doborowa obsada.
I to będzie, że tak powiem... To też z okazji i czwartej rocznicy, i walentynek, które są dzień wcześniej. Ale na pewno nie zabraknie humoru, śmiechu, prawda? Bo to taki spektakl troszeczkę komediowy jest. Komediowy, tak. Perypetie, takie quid pro quo o miłości. Ja jeszcze, Andrzeju, jak jesteśmy przy temacie małego kina, chciałam ciebie zapytać o klimat tego miejsca. Jak został przez ciechanowian, jak zostało to małe kino przyjęte? No przez tych, którzy już byli w małym kinie, to sobie chwalą wymianę trochę mebli, wygodniejsze. Ja chciałem powiedzieć, że do końca lutego każdy, kto przychodzi do małego kina, gratis otrzymuje filiżankę kawy. I to bardzo dobrej. Bardzo dobrej. Parzonej na gorąco. Każdy, kto przychodzi na film, do biletu dostaje filiżankę czy dobrej kawy. My jako pracownicy możemy tylko Państwu polecić, bo sami tam jesteśmy bywalcami. I myślę, że to bardzo dobry pomysł. Także nowe meble, zapach kawy i w tle słyszałam też bardzo wysmakowana muzyczka. Tak, oczywiście z katolickiego radia diecezji płockiej. Także zapraszam ja również i w waszym imieniu i w swoim do małego kina w kawiarni artystycznej. Dobrze, moi drodzy, jedziemy dalej z tym programem kulturalnym, który jest bardzo bogaty na luty. Szczególnie kinowy, myślę. Szczególnie tak, kinowy. Będzie kolejna retransmisja spektaklu z londyńskiego Teatru Narodowego. To kolejna doskonała okazja do podszlifowania języka angielskiego, bo spektakl będzie w oryginalnym języku transmitowany z polskimi napisami. Tak, transmisja jest również 15 lutego, a więc po premierze Grubych Ryb o godzinie 19:15, więc troszeczkę później w tym miesiącu, spektakl Jane Eyre. Tak, żeby zdążyć. Tak, żeby zdążyć, tak. Parę minut przerwy, jak ktoś chce obejrzeć dwa spektakle, to parę minut przerwy, żeby odetchnąć. Spektakl mówi o walce kobiety o wolność, spełnienie własnych marzeń i dążeń. I oczywiście historia dzieje się 170 lat temu, a więc w czasach, kiedy kobiety tej wolności nie miały prawa do spełniania własnych marzeń. Były zależne całkowicie od tej płci brzydszej. No i jak ta Eyre tutaj... jak ta Eyre sobie walczy, radzi z tym. Jest kobietą dużej samoświadomości, poczuciu odrębności. Sprzeciwstawia się konwenansom, które wymusza na niej epoka. Majątek, urodzenie, tak. Zapraszam serdecznie. Wspaniały spektakl, wspaniały dramat w świetnej obsadzie aktorów angielskich. Główna bohaterka, biedna sierota, no na pewno nie miała łatwo w tym świecie. No, to już ta Eyre nie była taka sierota. No. No dobrze, powiedzmy początek, godzina 19:15, to będzie parę minut po spektaklu Grube Ryby, tego samego dnia, 15 lutego, godzina 19:15, tym razem w dużej sali kinowej. Tak jest, zapraszamy. 18 lutego w czwartek, recital Kocham Świat Joanny Rawik. Tak. Dla kogo to oferta? No ja myślę, że dla wszystkich, ale może nawet bardziej dla tych starszych nastolatków. Drodzy Państwo, no przeboje. Nie chodź tą ulicą, po co nam to było? Mamy za mało siebie dla siebie. Joanna Rawik. Polska piosenkarka, aktorka, również dziennikarka. Co się tutaj okazuje, swoje dzieciństwo spędziła w Sybinie, bo jej matka była Rumunką. Uczyła się w Bukareszcie gry na skrzypcach i dopiero kiedy skończyła 13 lat, zaczęła się uczyć języka polskiego, bo w 1947 roku dopiero dotarła do Polski, więc mówiła już po francusku, niemiecku i rumuńsku, a polskiego jeszcze nie znała. Jako piosenkarka zadebiutowała w połowie lat 50. Jej najważniejsze przeboje już wymieniłam, ale na jej jakby koncie też są inne osiągnięcia. Została odznaczona złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artist. To było w 2009 roku. W tym dniu właśnie do nas, do kawiarni artystycznej, pani Joanna przywiezie też swoje dwie autobiografie. Muzyka życia
oraz druga Edith Piaf, Ptak smutnego stulecia. Oczywiście te wszystkie książki będzie można u nas również nabyć podczas tego wieczoru. Akompaniuje Eugeniusz Majchrzak. Serdecznie Państwa zapraszamy. 18 lutego w czwartek o godzinie 18. Dla Państwa wystąpi pani Joanna Rawik. W niedzielę 21 lutego w południe spotkają się osoby piszące poezję i prozę na kolejnej biesiadzie poetyckiej. Tak, organizatorem jest oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich. Zachęcamy tutaj szczególnie młodzież, tych ludzi, którzy może piszą sobie gdzieś tam w jakimś dzienniczku, a nie ujawniają swoich możliwości, bo jest to taka okazja troszkę warsztatowa. Młodzi ludzie mogą przyjść i porozmawiać z tymi, którzy już ten warsztat posiadają i którzy się właśnie tym zajmują. Serdecznie zapraszamy. No i powiedzmy, co się będzie działo w ostatnim tygodniu lutego. Ostatni tydzień będzie bardzo bogaty, bo zaczynamy w poniedziałek 22 o godzinie 18 w sali widowiskowej pięknym koncertem. Gwiazda Anita Lipnicka przy okazji promocji swojej już piątej solowej płyty Vena Amoris. Nie muszę przedstawiać, oczywiście wszyscy znają ją z legendarnej grupy Various Monks. Również współpracowała z Johnem Porterem, Walijczykiem, który cieszył się ogromną popularnością i przez to właśnie też Anita była bardziej wylansowana w środowisku muzycznym. Co nie znaczy, że jej ta solowa później kariera również nie przysporzyła jej więcej fanów, bo taką właśnie zaczęła. Sama również akompaniuje sobie na różnych instrumentach, w tym na fortepianie, co stawia ją właśnie w czołówce gwiazd muzyki polskiej. Podczas koncertu w Ciechanowie wystąpią z nią Bartłomiej Miarka, Martosz Niebielecki, Kamil Marcin Pełka i Piotr Świętoniowski. Serdecznie zapraszamy. Bilety do 15 lutego są tańsze. Ja jeszcze tylko dodam, że Anita jest również producentką tej swojej piątej solowej płyty. Dokładnie. W tej roli również występuje. No dobrze, 22 lutego, godzina 18, Anita Lipnicka, piękna, eferyczna blondynka, zaśpiewa tak specjalnie dla mnie mieszkańców. Osobiście bardzo podoba się jej uroda. Uroda i delikatny głos również. Dobrze, spotkanie z książką w galerii Biegasa. To będzie już 18. Dokładnie, takie pełnoletnie spotkanie. Czwartek w galerii gość Kazimierz Henryk Orłoś. Czwartek 25 lutego o godzinie 18. Tak, to ojciec znanego na pewno wszystkim prezentera TVP Macieja Orłosia, który gościł w Ciechanowie w ubiegłym roku. No właśnie. I czytał pierwsze ciechanowskie dyktando. Tak. To pisarz, scenarzysta filmowy, telewizyjny, dramaturg, autor słuchowisk radiowych, publicysta, więc wszechstronny bardzo. Przyjedzie z książką Dzieje dwóch rodzin, Mackiewicz z Litwy i Orłosiów z Ukrainy, którą właśnie zaprezentuję podczas tego spotkania. Bardzo ciekawa postać, myślę, ze względu na to, że no, ludzie urodzeni dużo wcześniej od nas mają naprawdę wiele ciekawostek nam i naszemu pokoleniu, no może już nie naszym dzieciom, do przekazania, więc myślę, że warto przyjść na to spotkanie. Współorganizowane ono jest ze Związkiem Literatów na Mazowszu, natomiast prowadzić je będzie pani Teresa Kaczorowska. Mhm. I ostatni dzień lutego, w poniedziałek 18:30, koncert Nie przejdziemy do historii. Tak. To będzie ciekawostka w tym miesiącu, bo wystąpią tutaj Zadadzą kłam temu, że jest jakiś konflikt między Ciechanowem i Mławą i że ciechanowianie z mławianami się nie lubią. Tak. Tutaj będzie tego totalne zaprzeczenie. Zaprzeczenie wszystkiego, myślę nawet, bo tu nawet pokolenia będą występować. Ciechanowscy właśnie i mławscy artyści będą wykonywać piosenki znane i lubiane z
bardzo bogatego repertuaru. I Dżemu, i Łobaszewskiej, i Grechuty, Niemena. Oczywiście w nowych aranżacjach, tutaj u nas w Ciechanowie. Kto wystąpi? I uwaga, postaci na pewno też znane nam wszystkim. Janek Gajewski, Bogdan Rynkowski, Andrzej Kaluszkiewicz, Wiesław Szczechowicz, Maciek Ostromecki, Janek Lipski, Robert Pałka, Darek Marcinkiewicz, Tadek Napierski z Hameny, też znany, Marek Sykut, Maciek Łaniewski i Olek Hernik. Tutaj zadebiutują młodzi chłopcy. Natomiast wokaliści to Marek Łaniewski, Ala Markiewicz, Julita Osenka i Katarzyna Łaniewska. Drodzy Państwo, to może być naprawdę wydarzenie i kawał dobrej muzyki. I serdecznie Państwa zapraszamy. Powiedzmy jeszcze o wystawach. Czy jakieś w lutym zostaną otwarte? Ta wystawa, która obecnie znajduje się w Galerii imienia Bolesława Biegasa, będzie aż do 25 lutego, więc mają Państwo jeszcze szansę na obejrzenie wystawy rzeźby, świadectwa artystów ze Związku Polskich Artystów Plastyków z Warszawy. Natomiast w Galerii na Pięterku imienia Zygmunta Szczepankowskiego będziemy już powoli tutaj wynosić nasze anioły, szopki i karty bożonarodzeniowe, natomiast zawiśnie tutaj batik tych uczestników, którzy byli na zajęciach plastycznych w pracowni plastycznej tej, która została otwarta specjalnie dla dorosłych. Natomiast w kawiarni artystycznej wciąż trwa również otwarta niedawno wystawa malarstwa Damiana Boguszewskiego z Legionowa, który również był obecny na otwarciu Małego Kina Łydynia. Także trzy wystawy można oglądać w Powiatowym Centrum Kultury. Batik to jest bardzo ciekawa technika tworzenia. Tak, więc bardzo pracochłonna też. Bardzo pracochłonna i te prace są naprawdę niezwykłe. I serdecznie zapraszamy na wszystkie wystawy, które można zobaczyć w Powiatowym Zanim Centrum. Zanim jeszcze Andrzej odbierze mi głos, bo on tutaj będzie miał dużo do powiedzenia, to ja jeszcze tylko takie bardzo ważne ogłoszenie dla tych wszystkich, którzy będą chcieli ubiegać się w ramach Funduszu Sztuka Młodych o stypendia. Informujemy, że te wszystkie podania o przyznanie stypendium, które jest jednorazowe, będziemy przyjmować do 29 lutego włącznie. Regulamin funduszu znajduje się na naszej stronie internetowej. Natomiast przypomnę, że w sobotę 16 stycznia podczas koncertu noworocznego Gala 2016 przeprowadzono i kwestę, i aukcję dzieł sztuki, sprzedaż cekiełek właśnie na rzecz tego funduszu, który co roku wspiera młodzież utalentowaną. Podania o stypendium wraz z opisem osiągnięć. Tutaj mile jest widziana również dokumentacja, aby ją załączyć. Można składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki lub przesłać do nas pocztą, oczywiście z dopiskiem Fundusz Sztuka Młodych. Środków w tym roku mamy naprawdę rekordowo dużo, bo ponad 14 tysięcy, więc myślę, że młodzi artyści w tym roku będą zadowoleni. I to wsparcie będzie znaczące. Myślę, że takie, jakie być powinno. A ile osób do tej pory skorzystało już z tego funduszu? Czy macie taką informację? Co roku ta ilość się zmienia, ale myślę, że tak ponad 10 zawsze jest. I co nie roku? Są to tylko pojedyncze osoby, ale również grupy zrzeszone. Czy to są zespoły taneczne, czy również te, które są bardziej tutaj na przykład przynależne do szkoły muzycznej też, ale i teatralne, więc myślę, że to jest naprawdę dobra Kilkaset rzecz. Kilkaset osób już do tej pory skorzystało, bo stypendium jest jednorazowe. Jak osoba otrzymała raz, to już niestety nie może się w kolejnym Nie, może nawet. Drugi raz. Może ale raz. Może tylko raz w roku. A, raz w roku, rozumiem. Mhm. Tak, właśnie taki pojedynczy to nie jest zastrzyk. Nie jest wypłacane co miesiąc czy co kwartał, tylko jednorazowo. Rozumiem. No dobrze, to zachęcamy osoby, które chcą rozwinąć swój talent, potrzebują środków na materiały, na nagranie płyty, czy na cokolwiek warsztaty. Innego, na warsztaty, na jakiś wyjazd gdzieś. To właśnie Fundusz Sztuka Młodych jest po to, żeby takim osobom pomóc. Andrzeju, masz całe 6 minut na przedstawienie repertuaru Kina Łydynia. Już o ofercie dla dzieci powiedzieliśmy, co dorośli będą mogli zobaczyć w lutym. To znaczy, najpierw zacznę od takiego sprostowania. Od dziś miał wyjść film 50 twarzy Blake'a.
czyli parodia 50 twarzy Greya. Film został wycofany przez dystrybutora. Polska premiera odbędzie się dopiero w kwietniu. Natomiast zamiast tego filmu wprowadzamy komedię, zupełnie Nowy Testament, komedię produkcji belgijsko-francuskiej, która zaczyna się stwierdzeniem, gdzie mieszka Pan Bóg. Otóż Pan Bóg mieszka w Brukseli ze swoją rodzinką. I jak to by byłoby, gdy Pan Bóg był złośliwy? Jak to stworzy nowe prawa złośliwe? Bardzo fajna komedia. Tak, siedzi lekka. Sobie na kanapie, ogląda telewizję, tak, dokucza żonie i snuje plan, jak uprzykrzyć ludziom życie. No, między innymi takim takie tworzy prawo, że kolejka obok zawsze posuwa się szybciej. A kanapka z dżemem zawsze musi dżemem upaść na podłogę. A jeżeli upadnie inaczej? Prawo znaczy, Margiego też o tym. Znaczy, że była źle posmarowana. Właśnie. Zapraszam. Wspaniała komedia, lekka, łatwa, przyjemna. Można się pośmiać. Do 4 lutego będziemy grali. Od dzisiaj. Co jeszcze? Point Break na fali. Akcja, kryminał, wspaniałe obrazy. Film tylko w trójwymiarze, ponieważ w tym formacie najlepiej się go ogląda. Można najlepiej poznać jego walory obrazowe. Genius, film biograficzny, dokumentalny, muzyczny o jednej z bardziej znanych piosenkarek. Zapraszam, jest Genius dedykowany. Joplin, oczywiście. Tak jest, to zapraszam. W ramach cyklu Kina dla kobiet. Tak, zapraszam przede wszystkim kobiety, ale kobiety nie chodzą same, więc proszę przyciągnąć mężczyzn. Jeszcze, żeby zachęcić Państwa do tego filmu, dodam, że autorzy filmu sięgnęli po prywatne zapiski artystki, wydobyli z rodzinnych archiwów fotografie, nagrania, przede wszystkim listy. Film mówi się, że to jest film dokumentalny, ale naprawdę ogląda się bardzo dobrze, jak dobrą fabułę. Konkurs będzie 18 lutego. Dla widzów. Znaczy nie losowanie wśród widzów, tak. Zapraszam na film Planeta Singli. Najnowsza polska komedia romantyczna ze wspaniałą obsadą. Film, który na pokazach dla właścicieli i kierowników kin w Gdyni w grudniu wywołał aplauz, który trwał prawie 20 minut. Ludzie, którzy film znają jak gdyby od podszewki, śpią z tym filmem różnym, byli zachwyceni tą komedią. Zapraszam, naprawdę świetny film. Film jest od 5 do 25 lutego. W Waletnicki będzie widziałeś więcej. Ten film, widziałem, wspaniały film. Czy rzeczywiście film. Ten film ukazuje prawdziwą twarz facetów, którzy flirtują w sieci? Kobiet też. Kobiet też. W każdym czyli podejrzewam, razie, że bardzo film, pouczający film, obraz. Tak, wywołuje lawiny śmiechu. Ale również są momenty, kiedy ta łezka wokół się kręci, bo są takie troszeczkę do listów, do M, do tych pierwszych listów do M jest podobny, ale poprzeczka postawiona znacznie wyżej. I w rolach głównych Maciej Sztur i Agnieszka Więdłocha. Tak ponad 2 godziny śmiechu. Pitbull Nowe Porządki. Od 5 do 11 lutego zapraszamy. W weekend od 5 do 7 dwa seanse, 16:20-16:45. Od 9 do 11 1 o 20:30, a więc mocne kino. O DKF-ie mówiliśmy już. Tak, Edukacyjna Akademia Filmowa, taki cykl seansów tutaj widzę. Tak, to film sprawiedliwy. Polski to jest dramat. Film przede wszystkim sprawiedliwy. Film produkcji polskiej w reżyserii Michała Szczerbca. 6-letnia Hania, sierota, zostaje przygarnięta przez polskie małżeństwo, które decyduje się przygarnąć tę dziewczynkę, mimo że jest Żydówką. Są to oczywiście czasy II wojny światowej. Na co jest zdolna posunąć, do czego się zdolna jest posunąć kobieta w obronie dziecka? Ojciec, przybrani przecież rodzice, którzy zajmuje się tą. Wstrząsający film kierowany przede wszystkim do młodzieży, ma bardzo dużo walorów edukacyjnych, ale myślę, że każdy też powinien zobaczyć ten film. I na tym filmie niestety musimy już postawić jak zwykle nie zdążymy. Kropkę, ale ja w imieniu Kasi Kosińskiej, która od poniedziałku wraca na naszą antenę, pozdrawiam cię, Kasiu, z tego miejsca. Już cię, Andrzeju, zapraszam do niej na audycję Gość Poranka. Myślę, że w przyszłym tygodniu jakoś się umówicie i pełną ofertę kinową będziesz mógł naszym słuchaczom pełnej przedstawić. Nie zdąży. Musi zacząć czasem, od tego momentu, gdzie skończył. Tak. A ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji Goście Dnia. Moimi i Państwa gośćmi byli Małgorzata Kaczorek i Andrzej Liszewski z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Dziękuję Wam bardzo raz jeszcze. Dziękujemy, do widzenia.
Żegnamy. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30, natomiast na kolejnego gościa dnia zapraszam Państwa w poniedziałek o 13.10, a tymczasem życzę miłego, spokojnego i udanego weekendu. Do usłyszenia, Edyta Szewczyk.